Nagrywa się już. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu Palcem po mapie, które jest organizowane przez Zamojski Dom Kultury i mam przyjemność w nim uczestniczyć. To ja pozwolę jeszcze, Asiu, wejdę Ci w słowo i przedstawię Ciebie dzisiaj gościem, bo przyznamy się Państwu, że jesteśmy w bardzo kameralnym gronie. I dzisiaj gościem jest Asia Kowalska. To jest osoba, która uczestnicząc w jednym ze spotkań z tego cyklu, podeszła do mnie i powiedziała, że z chęcią opowie o swoich doświadczeniach podróżniczych. Już miałam tę przyjemność odbyć z Asią rozmowę trochę dłuższą, więc ten rejon, o którym będzie dzisiaj opowiadać, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman, to nie jest jedyny obszar przez nią zwiedzony. To jest typ podróżniczki, który regularnie jest w trasie. Witamy też panią Julię. No dobrze, oddaję Asiu głos i z przyjemnością posłucham tego, co dla nas przygotowałaś. Dziękuję. Więc tak jak już zostałam tutaj przedstawiona, mam przyjemność brać udział w cyklu organizowanym właśnie przez Zamojski Dom Kultury i dzisiaj chciałabym Państwa zabrać w mój ulubiony ostatnio kierunek, destynację, którą odkryłam jakiś czas temu, czyli Bliski Wschód. I w zasadzie tak naprawdę, jeśli chodzi o podróże na Bliski Wschód, to po wielu latach wyjeżdżania w różne zakątki świata pod względem takim zarówno krajobrazowym, historycznym, czy też wątkiem politycznym. Dość sporo czytałam, oczywiście nie w polskich mediach, na temat właśnie Omanu, który gdzieś tam od dawna jawił mi się jako taki egzotyczny kraj, o którym za dużo nie wiemy i nie ma takiej zorganizowanej, przynajmniej na tamten moment, informacji o organizowanych wyjazdach turystycznych. Nawet po dziś dzień te wyjazdy, które są organizowane przez biura podróży, są to wyjazdy komercyjne do kurortów nad morze, głównie do Salali, czyli jednego z miast Omanu. I większość ludzi, którzy się udaje na zwiedzanie Omanu, którzy się decydują na podróż na Bliski Wschód, robi to na własną rękę, sprawdzając prawdopodobnie, tak jak ja, różne jakieś portale czy też serwisy podróżnicze zagraniczne, gdzie jest trochę więcej informacji. Ale muszę przyznać, że w ostatnim czasie, ponieważ ja na tę podróż zdecydowałam się w 2016 roku i też wybrałam taki sezon, czyli nie sezon, bo w zasadzie wybrałam się tam na początku maju, gdzie już są bardzo wysokie temperatury, bardzo wysoka wilgoć i trochę ciężko się podróżuje. I od tamtej pory przyznam się, że co jakiś czas sobie sprawdzam, śledzę różne blogi podróżnicze, głównie naszych polskich podróżników i tych informacji już pojawia się znacznie więcej. Nawet wiem też, że mamy całkiem sporą Polonię w Omanie, ale o tym powiem trochę później. Ale głównie tak naprawdę te wyjazdy, które są opisywane przez polskich podróżników, turystów, są to wyjazdy albo na przykład rodzinne, gdzie przeważnie jest to zorganizowane w taki sposób, na zasadzie wynajęte auto, opłacony nocleg w hotelu i ewentualnie jakieś zwiedzenie najważniejszych, takich najbardziej znanych miejsc w Omanie, najbardziej atrakcyjnych. Więc zdecydowałam się tak naprawdę na tę podróż, żeby też, szczerze mówiąc, sprawdzić siebie, sprawdzić swoje jakby dotychczasowe takie doświadczenie podróżnicze, to jest jedno, ale też jak gdyby skonfrontować się ogólnie z taką ogólną opinią społeczną, która gdzieś tam panuje, że kraje arabskie, kraje muzułmańskie są niezbyt przyjazne kobietom, a już na pewno nie kobietom, które podróżują samotnie,
czy też autostopem, to już jest w ogóle trochę takie postrzegane, postrzegane na granicy szaleństwa, dlatego że w tamtejszej kulturze, o czym też dalej powiem, kobiety nie mogą samodzielnie funkcjonować, podróżować, generalnie jak gdyby opuszczać domu, udawać się na różnego rodzaju aktywności, zajęcia, a już nie wspomnę o podróżowaniu. Więc też tak naprawdę poszukując takiego też swojego własnego sposobu na tą podróż, zrobiłam sobie jakiś taki ogólny plan, co chcę zobaczyć, gdzie chcę być, ale też zajęłam się tym od takiej strony właściwie ekonomicznej, tak jak zazwyczaj staram się to robić, niskobudżetowe podróże, blisko ludzi, blisko natury, żeby jak najwięcej jak gdyby poczuć dane miejsce, dany klimat i w ramach jak gdyby tego researchu, poszukiwań znalazłam tanie loty, które od kilku lat też jest taka możliwość, w zasadzie z kilku polskich miast, z kilku polskich lotnisk można do Dubaju dostać się tanimi liniami Wizz Air. Co prawda zajmuje to całkiem sporo czasu, bo są przesiadki w Budapeszcie, niemniej jednak można znaleźć bilety w cenie nawet 300-400 zł w obie strony, jeśli ma się szczęście. Inną linią, która trochę szybciej jednak nas by tam zabrała, jest Fly Dubai. I jest to koszt około mniej więcej 1000-1200 zł na tej zasadzie. No i oczywiście są też bardziej elitarne linie, które w wygodny i szybki sposób nas zabiorą, czyli Emirates i Etihad. Ale ja szukałam tego bardziej takiego ekonomicznego sposobu i w zasadzie w ten sposób zdecydowałam, że też skoro tanie linie oferują przeloty do Dubaju, a stamtąd tak naprawdę mogą się w łatwy sposób dostać do Omanu, więc zdecydowałam się na przelot z Pragi właśnie tymi tańszymi liniami do Dubaju. I tutaj jeśli chodzi o Emiraty Arabskie, tak naprawdę głównie się skupię na tym Emiracie. Z racji tego, że najwięcej czasu tam spędziłam, bo na tamten moment Emiraty nie były też jakimś takim moim głównym celem, ale wybierając też jak gdyby Emiraty i pobyt w Dubaju, miałam świadomość jak gdyby też jak kosztowne są oba kraje, zarówno Oman, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pod względem takiego zorganizowanego właśnie pobytu. A że zazwyczaj też w wielu moich podróżach korzystam właśnie z takiego serwisu podróżniczego Couchsurfing. Nie wiem, czy Państwo wcześniej się z tym spotkali, czy słyszeli, ale wśród ogólnie osób podróżujących samodzielnie organizujących, szukających właśnie takiego kontaktu z lokalną społecznością, jest to powszechnie stosowana praktyka i w zasadzie polega to na tym, że możemy sobie założyć tam konto tak jak na Facebooku, gdzie wstawiamy swoje zdjęcia, tworzymy swój profil, czyli taką swoją wiarygodność swojej osoby. No i tym sposobem możemy też znaleźć takiego gospodarza w kraju, do którego się wybieramy, który nas ugości i tym samym jak gdyby przybliży takie codzienne realia życia w danym miejscu. Czasami się zdarza tak, że nasi goście, oprócz tego, że przygotowują lokalne posiłki, to zabierają nas na różne eventy i przede wszystkim można porozmawiać o takich realnych sprawach, typu ile kosztuje takie codzienne życie, jak wynajem mieszkania, czy też zakup nieruchomości, z czym mają problemy, jak sobie radzą, jaki jest rynek pracy. To, czego gdzieś tam na wyjazdach takich zorganizowanych w większej grupie raczej się nie słyszy. I poprzez couchsurfing w zasadzie znalazłam mojego hosta Ashrafa Hamdana, który jest zresztą, o już widzę właśnie, że zdjęcie uciekło mi u góry, które miało być tu z boku, który jest zresztą też imigrantem z Syrii, przyjechał ponad 10 lat temu i całkiem nieźle sobie funkcjonuje.
ale o imigrantach w Emiratach, jak i też w Omanie, czyli tak zwanych ekspatach, powiem trochę później. Na początek to jak gdyby, jeśli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak też Oman, a pełna nazwa brzmi w zasadzie Sułtanat Omanu, powiem o takim wspólnym ich mianowniku, żeby się gdzieś tam później nie powtarzać. Przede wszystkim to, co łączy te dwa kraje, że są położone właśnie na Bliskim Wschodzie, na Półwyspie Arabskim. Z czego Zjednoczone Emiraty Arabskie są położone nad Zatoką Perską, czyli jakby to powiedzieć, od góry otacza je Zatoka Perska z boku Omańska, natomiast Oman jest położony z boku tej Zatoki Omańskiej nad Morzem Arabskim. Zjednoczone Emiraty Arabskie są w zasadzie tymi Zjednoczonymi Emiratami stosunkowo niedawno, są dość młodym państwem, w taki sposób zorganizowanym, bo od około 50 lat, kiedy tak naprawdę odzyskały niepodległość, pierwszy prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich nawiązał taką współpracę z pozostałymi, współpracę tak to nazywam, porozumienie z szejkami pozostałych emiratów, aktualnie utworzonych już państw, żeby utworzyć właśnie jedno takie mocarne państwo, które będzie postępowe, rozwojowe. Tamtejszy prezydent miał wizję państwa takiego nowoczesnego, otwartego, z ludźmi wykształconymi i chciał wykorzystać przede wszystkim ten potencjał, który daje ich ziemia, naturalne złoża ropy. I w ramach tego porozumienia tak naprawdę od uzyskania niepodległości udało się zjednoczyć 7 emiratów, z czego właśnie jednym z emiratów to jest Abu Dhabi, który jest też stolicą. Dubaj jest kolejnym, z boku jest Sharjah, Ain Al-Fujairah i ostatni była Al-Haimah. A nazwy są arabskie, ale raczej ich za dużo nie będę używała, dlatego że nie chcę też wprowadzać w błąd z racji tego, że różna wymowa, różna pisownia i w różnych źródłach różnie to może brzmieć i różnie być napisane. Więc te emiraty zostały jak gdyby połączone w jedno państwo, z czego najbardziej na ten moment też zresztą są właśnie Dubaj i Abu Dhabi, gdzie głównie zamieszkują te dwa emiraty imigranci z różnych krajów, nie tylko azjatyckich, ale też europejskich, ze Stanów Zjednoczonych, głównie właściwie ludzie wykształceni, z umiejętnościami takimi, którzy mają po prostu kwalifikacje związane z nowymi technologiami, z inżynierią, dlatego że zarówno ten prezydent Emiratów, jak i też podobna jest historia z Omanem. Tam również po uzyskaniu niepodległości, tylko w przypadku Omanu jest to już nie prezydent, a sułtan, miał wizję państwa nowoczesnego i postawił na rozwój kraju. I oba te państwa, właśnie naturalne złoża ropy, gazu, wykorzystały na wzbogacenie swoich krajów. I zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak i też Omanu, bo obaj prezydenci mieli właściwie podobne wizje, postawili na to, żeby ściągnąć jak najwięcej właśnie ludzi wykształconych z odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami, którzy po prostu wybudują im te metropolie, nowoczesne państwa. Co prawda rozwój tych państw odbywał się w różnym czasie i z różnym jak gdyby skutkiem i postępem, ale historia jest, jak powiedziałam na samym początku, bardzo podobna. Oba kraje też mają tak naprawdę tą samą religię, czyli dominuje tutaj islam głównie, co nie znaczy, że nie ma też wyznawców innych religii, chociażby nawet chrześcijanów czy hindusów, ale już jak gdyby w takiej mniejszości.
I oczywiście takim ustrojem, który aktualnie od wielu lat panuje, jest monarchia. Ustrój, który panuje, też jak gdyby narzuca szariat, czyli taki sposób postępowania, takiego kodeksu, który obowiązuje ludzi, jak postępować, jak się zachowywać i wszystko jak gdyby w islamie opisane jest w Koranie. Jakie role ma kobieta, jakie ma mężczyzna i według tych zasad ludzie w zasadzie funkcjonują i nie negują tego, nie podważają. Ale wrócę jeszcze wcześniej, że w trakcie budowania emiratów, to całe tak naprawdę społeczeństwo zagraniczne zgromadziło się w Dubaju, w Abu Dhabi, ponieważ aktualnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zamieszkuje ponad 9 milionów ludzi, 9,5, z czego 5,5 miliona to są właśnie obcokrajowcy. I tutaj dla wielu osób, jak stykają się z tym tematem pierwszy raz jako z Emiratami, jako z rynkiem pracy, jest to bardzo duże zaskoczenie, bo z racji tego, że jest tak dużo emigrantów i tak duża różnica kulturowa, to można by powiedzieć, że Dubaj to jest miasto takich podwójnych standardów, czyli z jednej strony jest ta tradycja, czyli kobiety, mężczyźni ubrani w kandury, dirdasze, czyli te stroje, które są noszone przez nich. W przypadku mężczyzn białe szaty, w przypadku kobiet są to głównie czarne stroje i są to, różnie są nazywane w zależności od tego, w jaki sposób jest skrojona i jaką część ciała zakrywa. Ale gdyby właściwie ten tradycyjny strój miesza się z tymi takimi strojami, jak ja to nazywam, zachodnioeuropejskimi. Czyli bardzo często można spotkać też mężczyzn i kobiet ubranych, może niekoniecznie jakoś bardzo kuse stroje, ale w sposób taki europejski, jak dżinsy, sukienki, odkryte ramiona, buty na obcasie. Troszkę później o tym też powiem, jeśli chodzi o te stroje. Tutaj chciałam zwrócić tylko jeszcze uwagę, że jak właściwie leciałam z Pragi do Dubaju, to miałam taką szansę, możliwość zobaczenia części jak gdyby takiej przed Dubajem, ponieważ w tle widać wieżę Burdż Khalifa, najwyższy budynek na świecie i zabudowę miejską. A to, co widzimy tutaj, to jest jeszcze jak gdyby taki teren, inny emirat, który jest stale rozwijany. Można powiedzieć, że wszystkie emiraty są stale rozwijane, ciągle są budowane drogi, nowe budynki. Także oprócz też takich nowoczesnej architektury można też sporo zobaczyć powstających budowli. I tutaj akurat mamy perspektywę z lotu ptaka. Z Pragi do Dubaju jest około 6000 kilometrów. Zajęło nam to 6, około 6, lot zajął mi około 6 godzin. Jeśli chodzi o Dubaj, to przede wszystkim miasto jest nazywane tak zwanym miastem grzechu. Z racji tego, że jest miastem rozrywki. Przede wszystkim w Dubaju znajdują się budowle, które noszą status tak zwanego naj. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ jednym z takich symboli rozpoznawalnym na całym świecie i najbardziej znanym jest widziana na zdjęciach wieża Burdż Khalifa, która nosi swoją nazwę właśnie od prezydenta. I wysokość tej wieży to jest 828 metrów. Podobno też Arabia Saudyjska w ramach prowadzenia takiej konkurencji, takiej rywalizacji miała też w planach wybudowanie kolejnego najwyższego budynku na świecie, ale do tej pory jak gdyby to się nie udało. Nie wiem, czy te prace postępują, czy nie.
Burj Khalifa ma na ten moment status najwyższego budynku na świecie. Jeśli chodzi o wielkość, ilość pięter, znajduje się 160, jest w budynku 163, są 163 piętra użytkowe. Są to tak naprawdę między innymi prywatne apartamenty, lokale usługowe. Jeśli chodzi o takie punkty właśnie widokowe przeznaczone dla turystów, z których można zobaczyć panoramę miasta, to właśnie na 124 piętrze znajduje się taras widokowy, z którego można obserwować panoramę miasta i postępujący rozwój. Te zdjęcia są takie zupełnie inne od pozostałych, co będzie można zobaczyć później, dlatego że zostały wykonane przez właśnie mojego przyjaciela Ashrafa, mojego hosta, u którego zatrzymałam się kilka dni. Oprócz tego, że pracuję właśnie w jednym z największych centrów handlowych na świecie, czyli Dubai Mall, również zajmuję się profesjonalnie fotografią, jest to jego pasja, jest też również podróżnikiem, bardzo aktywnym człowiekiem i tutaj pozwoliłam sobie, co też zaznaczyłam, użyć właśnie fotografii, żeby pokazać, jak wygląda ładnie zrobione zdjęcie oświetlonej wieży, chociaż Burj Khalifa bardzo często zmienia oświetlenie z racji różnych eventów i wydarzeń. Bardzo często mnogość kolorowych światełek i sposobów wykorzystania iluminacji jest naprawdę zaskakująca. Myślę, że można byłoby tu mnóstwo jeszcze zdjęć wrzucić. I tutaj właśnie jest pokazany jeden z widoków. Jeden z widoków z tego 124 piętra. Z jednej strony w zasadzie tak naprawdę można obejść niemalże naokoło budynek. Z jednej strony dać jeszcze tak naprawdę dużą część niezagospodarowanej pustyni, z drugiej znowu właśnie powstałe nowoczesne budynki i drogi. Jeśli chodzi właściwie o Burj Khalifa, Dubai Mall, czy też dubajskie fontanny, takie właściwie najbardziej rozpoznawalne symbole, często odwiedzane, to znajdują się w części miasta downtown. Angielsko brzmiące, dlatego że kiedyś też Wielka Brytania miała tam swój mandat i stąd jak gdyby niektóre nazwy mogą być po angielsku brzmiące, natomiast prawda jest też taka, że oprócz tego, że językiem urzędowym jest język arabski, to jest powszechnie jest używany język angielski, chociażby nawet z tego względu, że obcokrajowcy przybywający do pracy głównie posługują się tym językiem. Jeśli chodzi o ten rynek pracy, to też jest zaskakujące, dlatego że głównie tak naprawdę mogą się tam odnaleźć ludzie, którzy mają wykształcenie takie typowo techniczne związane z nowymi technologiami, czy też inżynierowie, jak i też z resortu zdrowia. Lekarze, czy też jacyś inni pracownicy sanitarni, jak i też finansiści, dlatego że cała taka, można powiedzieć, gospodarka jest zbudowana właśnie na turystyce i na usługach finansowych. Bardzo wiele osób tak naprawdę decyduje się na pobyt w Emiratach przez kilka lat, bo są to bardzo intratne pozycje pracy, gdzie w międzyczasie, jak to się zwykło mówić, ludzie sobie przedłużają młodość, ponieważ jak gdyby mieszkając w Dubaju czy też w Abu Dhabi, mają bardzo duży komfort pobytu w postaci wynajmowanego i opłacanego mieszkania przez pracodawcę, jak i też auta, dodatkowych benefitów. Benefitów w postaci pobytów w spa czy jakichś innych atrakcji wypoczynkowych, więc często jak gdyby ci ludzie, którzy tam przebywają, oprócz tego, że tak naprawdę bardzo ciężko pracują, bo też w krajach
muzułmańskich, przynajmniej ja tak zauważam i tak też słyszę od różnych moich znajomych, bardzo dużo się pracuje, znacznie więcej niż my pracujemy tu w Polsce, czy nawet w Europie jest trochę inaczej ten system pracy wygląda. Przede wszystkim trochę inaczej też się w krajach muzułmańskich, w islamie tydzień się rozkłada, ponieważ my mamy sobotę i niedzielę jako weekend wolny, tam natomiast niedziela i poniedziałek, także trochę się to zmienia się całe postrzeganie tych zasad i norm codziennego takiego funkcjonowania, które znamy. Jeśli chodzi o rynek pracy dla pracowników fizycznych, bo też kiedyś mnie wiele osób o to pytało, to zaskakująca jest tutaj o tyle sytuacja, że to nie jest zbyt dobry rynek dla Europejczyków, dlatego że tanią taką siłą roboczą właśnie do takich prac fizycznych jak sprzątanie, wykonywanie jakichś budowli czy innych usług fizycznych, głównie wykonują te prace imigranci z Indii, Pakistanu, Bangladeszu, z Somalii, Etiopii, Erytrei, czyli z pobliskich, biedniejszych głównie krajów, czy też ludzi, którzy uciekli przed wojną z Jemenu i niestety akurat w przypadku tych ludzi te warunki pracy, warunki życia nie są tak luksusowe, nie są tak komfortowe wręcz, bardzo często, bardzo ciężkie i można by nawet powiedzieć urągające gdzieś tam takiej godności, ponieważ nie mają jak gdyby wygodnych mieszkań, tylko mieszkają w mieszkaniach po kilka osób bez klimatyzacji, a na Bliskim Wschodzie, całym Bliskim Wschodzie, w gorących krajach klimatyzacja nie jest luksusem tak jak u nas, tylko takim dobrym, koniecznym. Bez tego nie da się tam funkcjonować. Dopiero tak naprawdę jesienią, zimą spadają temperatury i można funkcjonować w miarę normalnie na zewnątrz, co też ludzie robią i nawet czasami uprawiają jakiś tam jogging czy jeżdżą na rowerze, ale przez większą część roku są bardzo wysokie temperatury sięgające 50 stopni, do tego dochodzi też wilgoć, co utrudnia oddychanie. Normalne, swobodne, człowiek jest cały czas, czuje się zmęczony i mokry. Dlatego też tworząc tą kombinację budowli nowoczesnych, zostały one również połączone różnymi takimi ciągami komunikacyjnymi, które są klimatyzowane. Ludzie po prostu się przemieszczają tymi ciągami właśnie. Tutaj jest takie kolejne zdjęcie z innej strony, jeśli chodzi o firmy, które się znajdują w Emiratach, które mają swoje siedziby, czy też wykonują zlecenie, są to tak naprawdę najbardziej rozpoznawalne, znane różne marki technologiczne od Samsunga po różne firmy deweloperskie, które tak naprawdę dzięki swojemu zaangażowaniu, swojej wiedzy stworzą właściwie tutaj takie rozwiązania niemalże futurystyczne. Kolejnym z takich symboli jest widziany hotel, który jest Hotel Atlantis, który jest położony, postawiony jak jeden z wielu tak naprawdę kompleksów hotelowych, jak i też prywatnych apartamentów na wyspie, która została sztucznie usypana. Pewnie nieraz Państwo widzieliście w telewizji, oglądając jakieś programy, czy też w internecie oglądając zdjęcia, jak z lotu ptaka pokazywane są usypane sztuczne wyspy. I są w zasadzie trzy takie usypane w kształcie palmy. Najbardziej znana jest właśnie palma Jumeirah, na której stoi właśnie ten Hotel Atlantis, gdzie są między innymi chociażby nawet takie luksusy, gdzie w niektórych apartamentach zamiast ścian są szyby 70-centymetrowe, a za szybami potężne akwaria, gdzie można podziwiać roślinność morską, zarówno piękne ryby, jak i też rafy koralowe. Jeśli chodzi o dostępność takiego hotelu dla, powiedzmy, potencjalnie
niezbyt zamożnego człowieka, bo nie mówię oczywiście tutaj o kimś, kto jest bardzo dobrze sytuowany. To koszty są tak w granicach 1000-1500 zł za noc, za pokój, za taki normalny pokój. Natomiast są też apartamenty, gdzie metraże sięgają nawet do, przynajmniej takie informacje zasięgnęłam, 900 metrów. Nie jestem nawet w stanie wyobrazić wielkości tego apartamentu. To jest koszt już ponad 100 000 zł. Czyli takie są tutaj kwoty. No ale proszę sobie wyobrazić w sumie jakimi sumami muszą operować w tym kraju, skoro w przeciągu kilkudziesięciu lat udało się stworzyć takie abstrakcyjne rzeczy, chociażby nawet usypanie tych sztucznych wysp, gdzie zostały zatrudnione, sprowadzone holenderskie firmy, które słyną właściwie z takich super technologii i zaawansowanych technologii, bo sami też tak naprawdę odzyskali ziemię od morza, zagospodarowali pod swoje potrzeby, znają się na tym. I na dnie szelfu w zasadzie zostały usypane zarówno te wyspy, jak i też kolejna taka atrakcja, która przypomina mapę świata. Czyli tak naprawdę jest to kształt mapy świata, są takie imitacje kontynentów, wysp i kompleks znajduje się 4 km od linii brzegowej. Można się raczej tam dostać głównie prywatnymi promami, jachtami. W zasadzie miejsca mają charakter bardzo elitarny, bardzo luksusowy, więc w taki sposób jest to zorganizowane. Zresztą też jakiś czas temu słyszałam, że podobno te powierzchnie, które zostały stworzone, te nasypy, w jakiś sposób po prostu zatapiają się. Co jest dla mnie zrozumiałe, no bo skoro zostało sypane z piachu i nawet jeżeli jest to wysoka jakaś tam technologia wykorzystana, to siłą rzeczy z czasem woda jednak wszystko zabiera. I też jakiś czas temu się dowiedziałam, że głównie ten piach był pozyskiwany z jednych z piękniejszych wysp na świecie, właśnie na Malediwach, czy też innych rajskich wyspach, gdzie jest biały piasek, żeby móc stworzyć właśnie taką namiastkę takiego luksusu. Jeszcze dodatkowo w postaci właśnie białego ładnego piasku. Tutaj akurat jest zdjęcie, które pokazuje te budowle, o których wspomniałam. W zasadzie jak się jedzie specjalną kolejką na Palma Jumeirah, bo generalnie gdyby w mieście jest bardzo dobrze rozwiązana, zorganizowana komunikacja, nowoczesne metro z wydzielonymi strefami dla kobiet, dla mężczyzn, tramwaje, autobusy. Tak na wyspę akurat Palma Jumeirah można dostać się z jednej ze stacji metra. Trzeba przesiąść się na specjalny taki tramwaj. I po drodze, jak się już korzysta z tego tramwaju, to można sobie zaobserwować, jak odchodzące te liście od tej palmy, na tych liściach palmy, na jednych z nich są już jak gdyby utworzone apartamenty, nieruchomości. Oczywiście głównie mają tam, właścicielami tych nieruchomości są znani ludzie ze świata show biznesu, polityki, ale i też można właśnie zaobserwować takie budowle, jak było widać wcześniej. Tutaj akurat jest przykład zagospodarowania pobliskiego, jakby to powiedzieć, tych niedaleko tych liści od tej palmy. I w pobliżu również znajduje się kolejny symbol Dubaju, czyli hotel Burj Al Arab. Jest on w kształcie żagla, ale z przodu ma taki konstrukcję w kształcie krzyża, która skierowana jest też zresztą w kierunku Arabii Saudyjskiej. I kiedy ten hotel został wybudowany, to był nawet taki moment sporny,
Właśnie o to, że symbol krzyża został skierowany w kierunku Arabii Saudyjskiej, ale gdzieś to z czasem przygasło. Jeśli chodzi o hotel Burj Al Arab, to tutaj też wszystkie szczegóły, wszystkie niuanse w hotelu są szczegółowo doprecyzowane. Drobiazgowe elementy jak klamki czy jakieś wykończenia są wykonane ze złota. Również w hotelu są serwowane lody z dodatkiem złota. Już teraz nie będę podawała tutaj kwoty, bo nie pamiętam dokładnie. W każdym razie kwoty są naprawdę bajońskie, więc podejrzewam, że większość takich osób jak ja, którzy się udają takim własnym sumptem w ekonomiczny sposób, nawet jeśli wynajmują pokój w hotelu, decydują się na ten hotel, a nie na przykład tak jak ja, na gospodarza czy też hostel. No raczej po prostu zwiedzają te miejsca od takiej strony obserwatora, czyli po prostu to, co można zobaczyć bez nakładu finansowego. Natomiast wrócę jeszcze do atrakcji Burj Khalifa. Jest to, ja tak sobie myślę, że całkiem niedroga atrakcja, ponieważ koszt takiego biletu to jest mniej więcej około, przynajmniej jak ja płaciłam wtedy, 130 zł w przeliczeniu na złotówki, bo lokalną walutą w Emiratach jest dirham i przelicznik jest mniej więcej taki sam jak w Polsce, 1 do 1, czyli 1 dirham to jest mniej więcej 1 złoty. Ale myślę sobie, że warto jest zapłacić, warto, jeszcze te ceny tych biletów wahały się w zależności od pory. Jeśli się wjeżdża na zachód słońca, to cena jest wyższa, jest to około 150 zł, ale myślę sobie, że cena jest warta takiej atrakcji, chociażby nawet po to, żeby zobaczyć futurystyczne miasto z takiej wysokości. A tutaj akurat kolejnym takim symbolem, jeszcze najbardziej rozpoznawalne, to są fontanny dubajskie, które są położone też na tafli takiego sztucznego jeziora, ponieważ w Emiratach nie ma wód powierzchniowych, nie ma rzek ani w takim rozumieniu naszym jezior, bo o tym to jeszcze troszkę później powiem akurat. Są po prostu sztuczne rozwiązania zastosowane, tak jak to, że tak to ujmę. I na takim sztucznym jeziorze zostały utworzone właśnie te tańczące fontanny, które można codziennie obejrzeć właśnie pod centrum handlowym Dubai Mall. Fontanny zarówno świecą się różnymi pięknymi, świecą się w różnych odcieniach, pięknych barwach, jak i też tak różnego rodzaju muzyki. Zazwyczaj tak naprawdę na tych spektaklach gromadzi się cała masa ludzi, zarówno lokalnych, jak widać, jak i też tak naprawdę turyści. Jest to atrakcja też bezpłatna, więc myślę, że całkiem fajnie można sobie spędzić czas, bo są co pół godziny puszczane. Te spektakle można sobie fajnie spędzić czas przy muzyce, poobserwować miasto nocą, jak jest wszystko fajnie oświetlone. Ach, i tutaj jeszcze się cofnę, jeśli chodzi o centrum handlowe Dubai Mall. Jest to największe centrum handlowe na świecie z różnymi ekskluzywnymi markami, zarówno samochodowymi, ubraniowymi, czy też z biżuterią, ale i też myślę sobie, że tak w moim mniemaniu, centrum handlowe jak każde inne w stolicy, chociażby nawet europejskiej, nie zrobiło to na mnie jakiegoś aż takiego wow. Bardziej może zrobiło na mnie wrażenie takie dodatkowe atrakcje w postaci bardzo, bardzo dużego akwarium, gdzie można po prostu przejść takim sztucznym tunelem, zobaczyć też właśnie życie morskie, czy też sztuczne takie imitacje, których akurat tutaj nie mam zdjęć, ponieważ ja generalnie nie zrobiłam tym imitacjom zdjęcia. Jak gdyby moje zdjęcia nie odzwierciedlały po prostu tego arcydzieła, więc uznałam, że nie ma co robić.
ale właśnie takie sztuczne imitacje postaci, które na przykład skaczą, są w wodzie, czy też chociażby nawet imitacje aut Ferrari. W zasadzie centrum handlowe pełni taką ważną funkcję rozrywkową w Dubaju, ponieważ tutaj też się odbywają nie tylko jak gdyby spotkania takie towarzyskie w mniemaniu wyjście na obiad czy na zakupy, ale i też różne takie potajemne schadzki, jak ja to nazywam. Z racji tego, że w kulturze muzułmańskiej generalnie jest przyjęte tak, że kiedy mężczyzna planuje poślubić kobietę, to musi zadbać o tak zwany mahr. Mahr, czyli to są tak naprawdę podarunki dla kobiety i są to tak naprawdę różne dobra luksusowe w postaci wysokiej kwoty pieniężnej, ilości złota, luksusowych ubrań, aut, nieruchomości. I z tego też powodu tak naprawdę nie każdego tak naprawdę stać na to, żeby mieć tą żonę, czy po prostu mieć rodzinę, związek. A bez tak naprawdę, może jeszcze się tutaj wrócę do pewnego momentu, dlatego że jeśli chodzi o kobiety w islamie, i to już nie mówię tu konkretnie o Dubaju czy o Omanie, tylko generalnie w kulturze muzułmańskiej, są pod opieką mężczyzn. Czyli kiedy są małymi dziewczynkami, są pod opieką ojca bądź brata, kiedy już wychodzą za mąż, są pod opieką męża. Oznacza to, że cokolwiek kobieta chce zrobić, musi być taka zgoda rodziny. To się jak gdyby z czasem, ja sobie myślę, że na całym świecie jak gdyby wszystko ulega zmianie i kobiety coraz bardziej się feminizują, coraz bardziej są świadome, coraz bardziej potrafią walczyć o swoje różne prawa, i więc tak samo i kobiety muzułmanki również podejmują się różnych aktywności zawodowych, kształcą się, co też daje im takie dużo większe możliwości w sensie bycia niezależnym, ponieważ już nie są wtedy zdane tylko na rodzinę i na tak zwane kieszonkowe od męża, tylko mają swoje własne pieniądze, mogą też w celach zawodowych częściej wychodzić z domu. Jeżeli taka kobieta nie pracuje, jest zamężna, to głównym jej zadaniem, i to jest jak gdyby odgórnie, te zasady są ustalone, zapisane w Koranie, nikt tego nie neguje. Rolą kobiety jest po prostu opieka nad mężem, nad domem, nad dziećmi. Natomiast rolą mężczyzny jest zapewnienie jej takiego godnego życia na dobrym poziomie. Czasami mężczyźni zgadzają się i pozwalają swoim żonom na to, aby rozwijały się i szły na studia, czy też wykonywały jakieś prace na bardziej takich, znaczy głównie tak naprawdę, jeśli chodzi czy to Oman, czy Emiraty, to wysokie stanowiska przede wszystkim są przeznaczone dla lokalnej ludności, ale to jest tak jak, myślę sobie, że tak jak w większości krajów na świecie, że stanowiska eksponowane są rezerwowane dla rodaków. I w tym przypadku, kiedy kobieta już tak naprawdę, kiedy pracuje, to już tak jak wspomniałam, ma większą taką niezależność, często się zdarza tak, że jak gdyby już też nie chce tak naprawdę i słuchać takiego męża i tych wypełniać tych obowiązków. Z tego powodu niektórzy mężczyźni obawiają się na tą emancypację kobiet, obawiają się jak gdyby tego ich rozwoju i samodzielności, jeśli to tak można nazwać, bo obawiają się tego, że nie będzie wystarczająco dobrą żoną. Natomiast zanim jeszcze dojdzie do takiego ślubu, to przede wszystkim te małżeństwa są aranżowane. I tutaj mówię tak generalnie o krajach arabskich, o muzułmanach. Małżeństwa są aranżowane często jak gdyby w rodzinie. Chodzi tutaj o to, aby majątek rodziny po prostu się nie rozchodził gdzieś dalej. I w przypadku
chociażby nawet Beduinów, czyli ludzi, którzy prowadzą nomadniczy tryb życia na pustyni. Bardzo prosty mają ten tryb życia, głównie oparty na wypasie owiec, kóz czy też wielbłądów. W ich przypadku majątkiem są właśnie, jest ten inwentarz żywy, czyli cała ta zwierzyna, i to jest ich majątek, i w tym przypadku dbają o to, żeby ten akurat inwentarz został w rodzinie, więc się często łączą razem. W przypadku bardziej elitarnych rodzin, bardziej zamożnych, na wyższym poziomie, jest ten sam motyw, ale czasami też się wychodzi jak gdyby poza ten schemat i aranżując małżeństwa wybiera się tak zwane dobre partie i często robi się to już z dużym wyprzedzeniem, na zasadzie ojciec szuka dla córki męża takiego, który jest chyba tak jak wszędzie, każdy by chciał, zaradny, przedsiębiorczy, majętny, z nadzieją, że będzie dobry. Oczywiście taki mężczyzna nie ma z taką kobietą kontaktu wcześniej, nie buduje z nią żadnej relacji intymnej, jest to zabronione. Dlatego często nawet zdarzało mi się, jak w trakcie wyjazdów, które pilotuję do Jordanii, właściwie widzieć takie wesela, że te parę młody nie są też i szczęśliwe. I to widać po twarzy, że to jest małżeństwo, to jest po prostu porozumienie. To jest umowa, że kobieta i mężczyzna dogadują się na spełnienie pewnych obowiązków wobec siebie, które są określone, tak jak wspomniałam, w Koranie, czyli głównie kobieta. Właśnie, pierwsza żona powinna przede wszystkim postarać się o potomstwo, bo to jest jak gdyby taki fundament rodziny. Czyli im więcej dzieci, tym lepiej. To świadczyło też o statusie społecznym. No i oczywiście powinien się pojawić syn. To jest jak gdyby takie największe dobro. I często jest tak, że dopóki kobiety nie mają syna, tylko mają córki, to nie mają takiego komfortu, takiego spokoju, wypełnienia tej woli. Jeśli chodzi na przykład też o taką poligamię, to jest to w tych krajach, po prostu jest na to społeczne przyzwolenie, dlatego że generalnie mężczyźni mogą mieć do 4 żon, ale pod jednym warunkiem, że taki mężczyzna zapewni taki sam poziom każdej z żon, czyli każda żona powinna mieć swój własny dom, one nie mogą mieszkać razem na tym samym poziomie, czyli mniej więcej za tą samą gotówkę, bo wszystko się rozbija o pieniądze. Każda z żon, jeżeli jedna żona ma dom, ma luksusowe auta, kosmetyki, jakieś inne dobra materialne, to każda kolejna powinna mieć to samo. Taki mężczyzna również powinien poświęcić czas, tyle samo czasu każdej z żon, zadbać o ich potrzeby, również te intymne. Dlatego też tak naprawdę coraz częściej jest tak, że muzułmanie nie mają aż tylu tych żon, nie decydują się na 4 żony z racji tego, że po prostu jest to dość obciążające. Decydują się tylko tak naprawdę bardzo zamożni mężczyźni, bo to też pokazuje ich status taki materialny, że im więcej on ma żon, tym bardziej jest zasobny. A tutaj można zobaczyć akurat na tym zdjęciu stroje tradycyjne, które raczej bym powiedziała z mojej obserwacji widywałam w różnych krajach na Bliskim Wschodzie, czy też nawet w krajach muzułmańskich w Afryce, które odwiedziłam. I w przypadku mężczyzn ta tunika biała nazywa się albo dżdasza, albo kandura. Są to stroje wykonane z materiału wysokiej jakości, które tak naprawdę chronią ciało przed upałem, przed słońcem, więc daje to komfortu, jak gdyby komfort funkcjonowania w tych temperaturach. I na głowie mają gafie, czyli takie otoczki, które przykrywają dodatkowo chusty. W przypadku kobiet różnie to wygląda i różnie się te stroje nazywają, w zależności od tego, co
zakrywają. Najczęściej wśród wykształconych emiratek, takich bardziej wyemancypowanych. Zdarza się tak, że one zakładają tylko abaję. Abaja jest to luźna taka tunika, która zakrywa kobiece kształty, bo o to tu chodzi, żeby kobieta była jak najbardziej zakryta dla męskiego oka, żeby nie kusiła, ponieważ żona ma być piękna tylko dla swojego męża, dla obcych ma wyglądać nieatrakcyjnie. W związku z tym, jak gdyby to bardziej kobiety takie, jak to nazywam, wyemancypowane, też się unoszą inaczej, bardziej to jak w inny sposób pokazywał swój sposób bycia, swój charakter. I to można zauważyć po takich niuansach tak naprawdę, chociażby nawet zawsze jest ta abaja, są zakryte włosy, ale na przykład spod abaji wystaje jakaś dodatkowo, nie wiem, kolorowa chusta marki Gucci, czy Versace, czy jakiejś innej premiowej marki. Dodatkowe takie atrybuty to właśnie luksusowe torebki, zegarki, szpilki. I często się też zdarza, że można zauważyć kobiety w obcisłych leginsach czy też jeansach, które gdzieś tam widać te stroje, jakby stają spod abaji. Jeśli chodzi o kobiety takie bardziej tradycyjne, które na przykład widzimy tu na zdjęciu, to one zakrywają już większość ciała, ale nie mają zakrytych rąk, bo na przykład ta kobieta ma akurat markową torebkę, markowy zegarek luksusowy, zresztą jest niedaleko lokalnego takiego bazaru, który nazywa się w krajach arabskich Suk ze złotem. I w ten sposób jak gdyby pokazuje swój poziom, swoją klasę. Natomiast no, zdarzają się też kobiety, które również zakrywają swoje dłonie czarnymi rękawiczkami. Czy też właśnie są noszone jeszcze dodatkowe takie jakby maski zakrywające brwi, ponieważ oczy, brwi to jest również taki element jakby to powiedzieć, który pobudza wyobraźnię. Element jest postrzegany, włosy, oczy, makijaż postrzegany jest jako taki symbol erotyczny. Dlatego często jak gdyby w galeriach handlowych spotykają się kobiety na takie niearanżowane, przypadkowe różne spotkania, gdzie po prostu dają sobie ludzie jakby to powiedzieć, znaki. Tak, takie po prostu znaki, które nie są nachalne, ale jednak pokazują, że dana kobieta szuka czegoś więcej, że nie jest tylko na zakupach, a dany mężczyzna też przyszedł nie tylko na zakupy, tylko się rozgląda za jakąś kobietą na randkę. Ale z racji tego, że jest to zabronione, nie można tego robić w taki ostentacyjny sposób. Wszystkie te informacje gdzieś tam odnośnie tych zachowań czy też obserwacji tego wszystkiego właśnie bardzo dużo się dowiedziałam od mojego przyjaciela Ashrafa, jak i też później przypadkowo poznanych osób, bo muszę też przyznać, że kiedy człowiek podróżuje sam, to w zasadzie ma dużo większe szanse i tak się zawsze zdarza w moim przypadku, że ci ludzie sami są zainteresowani moją osobą, sami do niej podchodzą. I głównie to się zaczyna tak naprawdę od tego, dlaczego, czy nie bałam się tak sama przyjechać, no jak długo, gdzie zostaję. I tak się zazwyczaj gdzieś te znajomości zaczynają. Trochę się rozgadałam, a czas leci, dopiero rzuciłam okiem, więc przyspieszę. Dodam jeszcze tylko, że jeśli chodzi o wydzielone takie strefy publiczne, to zarówno w komunikacji miejskiej, jak i też w różnych takich miejscach usługowych typu fitness, salony piękności, kobiety po prostu mają swoje oddzielne miejsca. Jeśli chodzi nawet o taksówki, to również jest taka, tak to nazwę, firma, którą prowadzą siostry, można je rozpoznać po różowych taksówkach i nimi jeżdżą głównie tylko kobiety, bo generalnie jest tak, że jeżeli w taksówce jest przynajmniej jeden mężczyzna, to kobieta muzułmanka nie wsiądzie,
nawet gdzieś tam z przodu czy z boku. Znaczy, mam na myśli taka bardzo tradycyjna, bardzo przestrzegająca tych zasad, na tej zasadzie. Po kilku dniach takich spędzonych w Dubaju i zobaczenia tak naprawdę tych najważniejszych atrakcji i dowiedzenia się najważniejszych informacji, za szlafem mamy po dziś dzień kontakt, nawet potem odwiedził mnie jesienią, bo ja byłam w maju w Dubaju, on mnie odwiedził jesienią w listopadzie w Warszawie. Akurat to ja byłam jego gospodarzem, więc cały czas kontakt gdzieś tam utrzymujemy. Ale następnie potem zdecydowałam się na przejazd z Dubaju do Omanu autobusem nocnym, żeby trochę jak gdyby przyspieszyć to, tym bardziej, że muszę przyznać, że poruszanie się po Emiratach czy też w ogóle po samym Dubaju autostopem trochę wydało mi się totalnie nierealne. Już teraz nie będę wchodziła w takie niuanse i szczegóły zasad jeżdżenia autostopem, ale na Bliskim Wschodzie się jeździ bardzo, bardzo szybko. I to w każdym kraju, w którym byłam, jeżdżą wszyscy jak szaleni. Są autostrady kilkupasmowe. Więc jak gdyby ja nie chciałam tracić na to czasu i udałam się nocnym autobusem już do Maskatu, czyli do stolicy Omanu. Podróż tym autobusem zajęła mi około 6 godzin, gdzie tak naprawdę po drodze mieliśmy też postój właśnie na checkpointach, czyli na granicy przy opuszczaniu Emiratów, gdzie trzeba było też uiścić opłatę za opuszczenie kraju. Oraz następnie na checkpointie granicy Omanu, gdzie musiałam po prostu opłacić, przede wszystkim wszyscy musieli być skontrolowani i musiałam też opłacić wizę. I w trakcie tego oczekiwania tam poznałam tak naprawdę kolejną osobę zupełnie przypadkiem. Jest to moja koleżanka Filipinka Chai, która akurat w Dubaju od kilku lat mieszka i w zasadzie mieszkała, bo już na ten moment przeprowadziła się dalej. Pracowała dla jednej z firm deweloperskich jako taki country manager. I w trakcie gdyby tego oczekiwania też właśnie zapytała się mnie, czy jestem sama, jak długo przyjechałam, gdzie w ogóle zostaję, co planuję. I potem słuchajcie, jak jej opowiedziałam, że właściwie po Omanie zamierzam się przemieszczać tylko i wyłącznie autostopem i mam ze sobą namiot i spać na takich kampach w różnych okolicznościach przyrody, to trochę otworzyła oczy ze zdziwienia i powiedziała mi, że to jest niemożliwe, ale nie wiedziałam za bardzo, o co chodzi, bo taki styl podróżowania jak gdyby sprawdziłam w wielu różnych miejscach, gdzie też się nie mówi, że jest niemożliwe i się dało, ale jak gdyby przede wszystkim chodziło o bardzo wysokie temperatury, że bez klimatyzacji jest naprawdę ciężko oddychać nawet nocą, o czym się przekonałam. To też obawiała się o moje bezpieczeństwo, pomimo tego, że zarówno Dubaj jest bardzo jednym z najbezpieczniejszych miast na świecie, całe Emiraty, tak samo i Oman jest bardzo bezpiecznym krajem, z bardzo przyjaznymi, pogodnymi, innymi ludźmi, jak się miałam okazję przekonać, którzy są w zasadzie otwarci na obcokrajowców, pomimo tego, że mają bardzo mnóstwo też imigrantów, ekspatów, którzy przyjechali również zajmować stanowiska, głównie na stanowiskach inżynieryjnych i w finansach, to w sensie jak gdyby są otwarci na turystów, bo tak jak wspomniałam, do tej pory nie ma takiej masowo zorganizowanej jeszcze tam turystyki. Myślę, że to jest też ostatni moment, żeby jak gdyby zdążyć przed takim boomem i zatłoczeniem. Ale obawia się o bezpieczeństwo takie, że jest sporo imigrantów, tak jak wspomniałam, Pakistan, Bangladesz, Etiopia i dla tych mężczyzn to nie do końca, jak gdyby może być to zrozumiałe i oczywiste, że jakaś kobieta samotnie gdzieś tam sobie przemieszcza się wieczorami czy nocuje gdzieś tam na plaży w namiocie. Więc zaprosiła mnie do siebie do domu. Do siebie do domu to jest za dużo powiedziane. Ponieważ na co dzień mieszkała w Dubaju, tam wykonywała pracę, ale też jej firma miała biuro w Maskacie, gdzie od czasu do czasu bywała, w związku z tym miała wynajęty tam pokój u takiej lankijskiej rodziny.
lankijskiej, czyli ludzie, którzy ze Sri Lanki przylecieli na dorobek, tak jak większość ludzi. I to było bardzo fajne doświadczenie, bo oprócz tego, że w tym skondensowanym, szybkim czasie miałam okazję, jak gdyby, jak się okazało, Chai jest taką obratnią duszą, mamy podobne poglądy życiowe na wiele tematów, obie lubimy spędzać aktywnie czas, praktykujemy jogę, jakieś takie różne podobne klimaty, jak ja to nazywam. To i też przy niej miałam okazję po prostu poznać tą rodzinę i będąc ich gościem, skosztować różnych lankijskich potraw i trochę dowiedzieć się o ich takim życiu imigrantów na obczyźnie, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. U Chai nie zostałam za długo, dlatego że Maskat jest stolicą, jak już wspomniałam. Tutaj się mieszczą najważniejsze instytucje. Między innymi, tak jak tutaj widać, wielki meczet Sultana Qubusa, który jest przepiękny i ma przepiękne wnętrza. Można to zobaczyć na tych zdjęciach. Zwiedzanie odbywa się bezpłatnie, ale tak jak można było zauważyć, ja noszę, to będzie też widać na innych miejscach, długi rękaw. Oczywiście w te wysokie temperatury, w te upały, ja nie chodziłam w tym długim rękawie cały czas, który zakładałam nie tylko w miejscach, gdzie było to obowiązkowe, czyli w meczetach. A na co dzień tak naprawdę nosiłam po prostu długą, zwiewną spódnicę i rękaw, który był sięgał do łokcia, żeby mi zasłaniał większą część ręki. A jeśli chodzi o zakrywanie głowy, turyści nie muszą tego robić i ja tego też nie musiałam robić, natomiast robiłam to takich czysto profilaktycznych rzeczy z racji tego, żeby się uchronić przed naprawdę bardzo mocnym słońcem i zawsze tak robię w każdym innym kraju, w każdym innym miejscu, a dodatkowo jak gdyby zaplusowałam u lokalnej ludności, że po prostu się dostosowuję do ich kultury, ich standardów. Tutaj też można zobaczyć między innymi, jak bogate są wnętrza, jak w różnego rodzaju właśnie elementy kultury muzułmańskiej. W islamie jest też tak, że zdobienia przybierają kształt różnych wzorów roślinnych, różnych takich ornamentów, ponieważ jak gdyby nie można zamieszczać postaci ludzkich i takim dominującym kolorem w islamie jest kolor zielony, ale jeśli chodzi o te różne mozaiki, o ilość różnych mozaik, które widziałam, to tak naprawdę są odmienne i nie jest utrzymywana tylko kolorystyka zielona. Jednym z takich kolejnych też ważnych miejsc jest właśnie lokalny bazar w Mutrach, na którym mieści się suk. Suk to jest w krajach muzułmańskich tak zwany bazar, który jest podzielony na różne sekcje tematyczne. Tematyczne, czyli tak naprawdę na różne rzemiosła. To miałam na myśli. Czyli jeżeli ktoś sprzedaje złoto, obrabia złoto, to te rzemiosła są skupione w jednym miejscu, wszystko co jest z tym związane, jeśli ktoś zajmuje się produkcją obuwia ze skóry, torebek, takich skórzanych różnych wyrobów w innym miejscu, jeśli jest to żywność, to jeszcze inne miejsca, że wszystko jest fajnie tematycznie uporządkowane, choć tak naprawdę Arabów uważa się za naród wszędzie, w różnych krajach, które odwiedziłam, nie trzymających zbytnio tak naprawdę czystości, takiej higieny, w sensie, że jest bardzo dużo porozrzucanych takich po prostu śmieci, czy to torebek plastikowych, czy jakichś pudełek. I dla odmiany, gdzie na przykład w Omanie, w Maroku to było bardzo rażące, ta ilość tych śmieci, tak w Omanie jest naprawdę wszędzie bardzo czysto. Bo jak gdybym miała tak porównać do jakiegoś kraju Europy Oman, to myślę, że z takim standardem życia, z poziomem zarówno zarobków, jak i też poziomu życia ludzi, takiej satysfakcji, zadowolenia z życia, Oman można porównać do Szwajcarii, bo generalnie ludziom dzięki ich królowi, który w zasadzie w ubiegłym roku zmarł, rządził
blisko kilkadziesiąt lat. Zmarł w wieku 80 lat, ale bardzo, bardzo długo rządził i to był bardzo postępowy władca, który też w zasadzie był otwarty na rozwój przede wszystkim telekomunikacji, dróg, budowy instytucji edukacyjnych, również otworzył rynek pracy dla kobiet, chciał, żeby kobiety wychodziły z domów i zajmowały stanowiska, różne eksponowane stanowiska, w tym również mam na myśli takie nie tylko menadżerskie, ale takie specjalistyczne, chociażby nawet jak bycie pilotem samolotów. I tutaj, jeśli chodzi o zakupy na takich bazarach, no też głównie przede wszystkim są rodziny razem kobiety z mężczyznami, ale jeśli nie są kobiety z mężczyznami, to też się po prostu nie mieszają, tylko spędzają czas osobno. Można zobaczyć. W Moskacie spędziłam tak naprawdę niedużo czasu, gdzieś tam zwiedzając takie najbardziej kluczowe miejsca z punktu widzenia takiego typowo turystycznego, czyli takie bastie, ale ja jako pasjonatka technologii, to tak naprawdę gdybym miała więcej czasu, z chęcią bym zajrzała do ich lokalnych muzeów, które w zasadzie skupiały się wokół takiej tematyki powstawania pozyskiwania gazu, produkcji z ropy naftowej, różnych rzeczy, tego typu materiały. A więc z Maskatu przejechałam już dalej, tak jak to sobie obiecałam, tak jak zaplanowałam, autostopem w kierunku gór, bo to jest jak gdyby też taki mój konik. Za każdym razem, gdzie się wybieram, staram się eksplorować właśnie takie tereny górskie. I w moich planach właściwie było też między innymi wejście na najwyższy szczyt tego kraju, czyli Jabal Szam. Góra nazywa się Jabal Szam, ma około 3000 wysokości. Różne źródła różnie podały, ale to jest około 3000 wysokości. I kierując się w kierunku gór, w zasadzie głupio byłoby tak naprawdę nie zostać, nie zwiedzić miasta Nizwa, w którym oprócz fortyfikacji również znajduje się taki lokalny bazar, gdzie są przywożone różne żywe towary. I jeśli na przykład kogoś to interesuje, żeby zobaczyć, jak wygląda ta cała procedura, cały ten proces dostawy, oporządzania i tak dalej, to myślę, że warto zostać. Ja akurat trafiłam na dostawę ryb, a że nigdy nie widziałam aż tak dużych ryb i takich ryb, to dla mnie to akurat było ciekawe. Może niezbyt z punktu widzenia humanitarnego było to przyjemne, ale jakby sama ciekawość tymi gabarytami i wielkością tych ryb zaciekawiło mnie to. Po drodze też tak naprawdę, tak jak wspomniałam, zazwyczaj jak podróżuję, spotykam różnych ludzi, którzy, tak jak też mówiłam, oni często sami gdzieś tam do mnie zagajają i z niektórymi gdzieś tam łapię ten kontakt, z niektórymi nie, niektórych po prostu zbywam, bo niekoniecznie też mi się wydaje to bezpieczne i odpowiednie dla mnie. To tutaj akurat między innymi mam zdjęcie u góry, to jest z kobietami omańskimi. Zaprosił mnie na tak zwaną ghawę. Ghawa to jest po prostu kawa arabska, która jest przyrządzana między innymi, przynajmniej tak mi powiedziano, na wodzie różanej. Jak i też z dodatkiem kardamonu, różnych takich aromatycznych ziół. I tutaj w trakcie takiej ghawy, ona jest podawana na końcu, będzie zdjęcie w takich śmiesznych, wysokich dzbankach, a i w malutkich filiżaneczkach. Ta kawa nie jest tak mocna, przynajmniej w moim mniemaniu, jak włoskie espresso czy kawa po turecku, więc można trochę więcej tych kaw wypić przy takim posiedzeniu. Zazwyczaj są serwowane słodkości, hałwa, daktyle, jakieś lokalne takie przysmaki, ciasta. I przyznam się szczerze, że te panie mnie zaskoczyły, ale to bardzo, ponieważ przy tej kawie miały ciasto zrobione z buraków, czyli takie super wege ciasto dietetyczne, bo jedna z pań akurat była na diecie.
Więc mogłyśmy sobie porozmawiać po prostu o wege kuchni i takich różnych potrawach fajnych fit. Z boku na zdjęciu są też znajomi, no tak mogę teraz powiedzieć, których też tam spotkam. Oni akurat przyjechali z Indii. Również pracują w Emiratach. Nie pamiętam, czy w Dubaju, czy w Abu Dhabi, ale pracują w Emiratach i bardzo często jak ludzie już są zmęczeni tym takim przesytem tych luksusów, tych neonów, wysokich wieżowców, jeśli chcą jak gdyby spędzić trochę czasu blisko przyrody, natury, to właśnie przyjeżdżają do Omanu, bo jest po prostu bardzo blisko, szybko można się dostać. Ale jeśli chodzi o ludzi przybywających z Pakistanu, Indii czy Sri Lanki, to tak jak wspomniałam, ludzie ci głównie wykonują pracę, nie zawsze tak jest, chociażby nawet przypadek mojej koleżanki to potwierdza, Chai, ona miała pracę na takim stanowisku menadżerskim, ale w większości przypadków niestety ci ludzie wykonują pracę fizyczne i tak naprawdę to jest temat morze, bo zarówno się jak gdyby od moich znajomych nasłuchałam różnych niefajnych takich sytuacji, to i też i dużo czytałam po powrocie na ten temat. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to mogę podać potem jakieś przykłady, chociażby nawet książek, które się ukazały całkiem niedawno, bo też pod koniec tamtego roku. Tutaj tacy moi jeszcze inni kolejni znajomi i u góry jest zdjęcie, które mam z kolegami. Jeden z nich jest policjantem, czyli ten, który jest w niebieskiej koszulce. I sytuacja, historia tego spotkania była trochę taka śmieszna, aczkolwiek dla mnie zbawienna, bo oprócz tego, że w Obanie większość kraju jest pokryta pustynią, która gdzieś tam spotyka się miejscami z pasmem górskim Al-Hodżar. Tak się nazywa pasmo górskie Al-Hodżar, o którym też za chwilę powiem. To też tak naprawdę taką atrakcją zarówno dla lokalnych ludzi, ale nie tylko dla turystów, również są tak zwane wadi. Wadi, czyli to jest rodzaj takiej doliny, ale nie takiej doliny, jakie my możemy zaobserwować w wysokich górach, nie wiem, w Tatrach czy w Alpach, tak zwanych ukształtnych czy V-kształtnych, tylko bardziej takich stromych, bardziej dużo głębszych przede wszystkim, które zostały ukształtowane między innymi też przez duże masy wody, ponieważ zarówno w Emiratach, jak i w Omanie jest problem z wodą. W zasadzie na Bliskim Wschodzie nie ma wód powierzchniowych, nie ma też zbyt często opadów, to zdarzają się tak zwane flash floody, czyli bardzo takie intensywne powodzie, bardzo obfite, kiedy podczas takiego opadu spada bardzo duża ilość wody, która powoduje rwiste potoki, które wraz z tą siłą, kiedy płyną zarówno też jakby powodują różne dewastacje, ale i też wyrzeźbiają te, tworzą rzeźbę tych kanionów. I jak już ta woda trochę opadnie, już nie przestaje być taka mętna, ma odcień takiego przeźroczystego turkusu, zieleni, to jest wykorzystywana przez lokalnych jako taki naturalny basen do kąpieli. W zasadzie jeden z kolegów, którego tam spotkałam, zabrał mnie do takiego miejsca, tak zwane Wadi Tiwi, akurat ja byłam w tym miejscu. I dzięki niemu mogłam zobaczyć w jaskini taki wewnętrzny wodospad w jaskini, gdzie sama bym tak naprawdę, szczerze mówiąc, się tam nie dostała, bo bałabym się aż tak daleko płynąć i wchodzić sama. Z boku kolega w samochodzie, to jest właśnie między innymi jeden z wielu kierowców, z którym jechałam. Jeśli chodzi o to autostopowanie, to muszę przyznać, że na początku miałam stres, bo faktycznie to było takie zderzenie z rzeczywistością, że o kurczę, nagle zaplanowałam coś sobie, a teraz muszę to zrealizować i trochę gdzieś tam to było dla mnie takie stresujące i nie do końca byłam pewna na ile dobry pomysł, ale bardzo szybko się okazało, że o ile autostop nie jest powszechnie stosowany w tym kraju, bo każdego stać na auto i to jeszcze takie terenowe, duże auto, żeby się poruszać po tych drogach,
To dla tych ludzi nie był to problem, bo w zasadzie tak naprawdę jak tylko stanęłam w kierunku swojej miejsca, w którym podążałam, pierwsze auto, które przejeżdżało, w zasadzie się zatrzymywało i podwoziło mnie albo do jakiegoś tam miejsca w miarę, które jemu pasowało, a czasami nawet i też zdarzało mi się już docelowo gdzieś dotrzeć w konkretne miejsce. W większości przypadków ci ludzie mówili łamaną angielszczyzną, nie było z tym większego problemu, ale ci, z którymi nie mogłam się porozumieć po angielsku, używali aplikacji w telefonie, tak po prostu takiego tłumacza, gdzie oni mówili po arabsku i to było tłumaczone na język angielski i tak się dogadywaliśmy. Także to nie, jak gdyby nie pierwszy raz takie doświadczenie miałam. Już widzę, że trochę tutaj czas nam leci. Tutaj na zdjęciu mamy górę Jabal al-Akdar. W sensie nie konkretnie ten pik, który to widzimy, ale jak gdyby te dwa zdjęcia pokazują masyw górski Jabal al-Akdar, co w języku arabskim znaczy zielony. Zielony dlatego, że właściwie tylko jak gdyby w tej części klimat jest na tyle sprzyjający, jak i też ziemie na tyle użytkowe. Rolnictwo teoretycznie nie istnieje w Omanie, 5% jest tylko ziem uprawnych i to właśnie na tej górze są między innymi uprawiane takie owoce jak głównie cytrusy, banany, pomarańcze, granaty, bakłażany, czy też warzywa i tutaj z boku można zobaczyć, mam taką nadzieję, zdjęcie tego nie oddaje, ale to są takie jakby tarasy, które stopniowo są potworzone i poodgradzane takimi ułożonymi z kamieni murkami, które mają za zadanie też jak gdyby zatrzymywać wodę, która podczas opadu powstaje, ale to nie jest jedyne rozwiązanie do nawadniania tych gruntów. Mają też inne rozwiązanie, które pokażę trochę później. Tutaj akurat można też zobaczyć, jak olbrzymie masy szarej skały zlewają się ze sobą, że nawet kręte drogi czy wioski są po prostu niezauważalne. Nie wiem, czy widać ten punkt, którym teraz pokazuję. Naokoło, ale tutaj jest właśnie wioska w dole i droga. Tutaj też z tej perspektywy widać właśnie ogródki na dole działkowe, czy też wyżej właśnie te tarasy z boku, jak i też systemy nawadniające faladże. I to o tym za chwilkę opowiem, a tu akurat jest widok na jednostkę wojskową, która jest ukryta właśnie między pasmami górskimi i tak jak wszędzie na całym świecie, jeśli chodzi o obiekty wojskowe, nie można się do nich za bardzo zbliżać, czy też planować sobie jakieś aktywności. Tutaj między innymi po drodze, jak w zasadzie szłam na ten jeden z najwyższy szczyt Jabal Shams, jest widok na kanion i rzeźbę skał. Imponujące, robi to naprawdę imponujące wrażenie, zwłaszcza jeśli ktoś lubi chodzić po górach i lubi takie krajobrazy. Tutaj dla przykładu można zobaczyć właśnie kwitnące granaty, jak to w ogóle, jak wygląda początkowy stan, czy też banany. I tutaj ja się przemieszczam w zasadzie w kierunku tej wioski z wielkim plecakiem, w którym tak naprawdę mam i namiot, i cały mój sprzęt, i w zasadzie niewielką ilość ubrań. Bo przy takich upałach było to zbyteczne. I tutaj również na tym wzgórzu znajdują się uprawy róży damasceńskiej, a w zasadzie to tak naprawdę w kilku wioskach są te uprawy i tradycja uprawy róży damasceńskiej jest praktykowana od kilkuset lat tak naprawdę,
ale nie jest to wykorzystywane jako taki, takie dobro narodowe, jakby to powiedzieć, tak jak chociażby nawet w Bułgarii, gdzie są uprawy róży damasceńskiej i Bułgaria jest głównym producentem zarówno olejku różanego, jak i też wody, która jest wykorzystywana przez światowe marki do luksusowych perfum czy kosmetyków. W przypadku Omanu nie jest to w ten sposób wykorzystywane, nie jest jakby w ten sposób zarządzone, żeby jakieś korzyści z tego mieć, głównie tylko tak na potrzeby lokalne. I każdego roku w okresie kwiecień-maj, kiedy kwitną róże, przez lokalną ludność są zbierane właśnie do takich koszy wiklinowych te róże, te płatki róż dokładnie. Trzeba to robić bardzo delikatnie, żeby ich nie uszkodzić, bardzo wcześnie rano, kiedy jeszcze nie ma mocnego słońca. Następnie one są suszone przez kilkanaście godzin pod przykryciem. Pod taką jakby płachtą, nakryciem, tak. A następnie są destylowane. Tutaj mniej więcej widać te kosze, jak to wygląda, czy właśnie te nakrycia. Następnie woda jest destylowana właśnie w takim piecu, który jest zrobiony z błota. Jest to piec błotny, jego nazwa tradycyjna to Al-Duhyan. I w tych oto naczyniach tutaj destyluje się właśnie tą wodę, gdzie następnie jest przelewana do butelek. Ma ona taki ciemny kolor i bardziej taki zapach jakby w moim odczuciu wędzony. Tak przynajmniej ja to odczuwałam, czyli nie jest to jakiś tam mój ulubiony zapach, ja się nie skusiłam na zapach, natomiast generalnie na Bliskim Wschodzie powszechnie jest używana zarówno w przypadku takiej naturalnej medycyny, jak i też w kulinariach, czy do wytwarzania słodyczy, jak i też normalnego jedzenia. Tutaj też jest jeden z przykładów takich moich kampingów. Pomimo tego, że było bardzo gorąco, to ja jednak rozwijałam ten namiot obawy przed jakimiś różnymi insektami. Omańczycy bardzo lubią spędzać czas na tak zwanych piknikach i mają do tego wytworzone właśnie takie miejsca, jak przy głównych drogach Altany, którą widać tutaj, to zarówno w górach, jak i też nad morzem. Wieczorami przychodzą, jak już jest słońce, zachodzi, jest trochę chłodniej, posiedzieć sobie i ja się właśnie w tych Altanach, jeśli była taka możliwość, po prostu wykorzystywałam je i rozbijałam. I tutaj jest pokazany system irygacji aflacz. Aflacz to jest liczba mnoga, czyli w liczbie mnogiej jest to nazwa, natomiast w liczbie pojedynczej będzie to falacz, czyli są to takie systemy do nawadniania, które zostały wynalezione 2,5 tysiąca lat temu i w innych krajach na Bliskim Wschodzie również zauważyłam takie rozwiązania. Może przypominające trochę inną formę, trochę inne kanały, ale pełnią tę samą funkcję, czyli irygowania, jak i też przetrzymywania wody z wysokich opadów, a następnie odprowadzania jej w miejsca, czy to do miasta, czy też właśnie na tereny uprawne. I w ten sposób sobie na Bliskim Wschodzie radzą z brakiem wody i jak gdyby nadmiarem podczas opadów. To jest, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o system nawadniania na Bliskim Wschodzie, to jest też temat rzeka, można by tutaj elaborat napisać. Zdjęcie poniżej przedstawia między innymi przykład dróg, na jakim poziomie mają, że pomimo tego, że w dalszym ciągu tam się jeszcze budują te drogi, wszystko się rozwija, to naprawdę są bardzo dobre. Zresztą nie, tak szybko, jak oni jeżdżą, nie wyobrażam sobie tego, że mogliby mieć gorsze. A tu jest przykład właśnie takiego wadi, o którym mówiłam, czyli pomiędzy tymi kanionami w tych dolinach jest taka oto turkusowa woda i tutaj się ludzie kąpią. Z boku jest zdjęcie pustyni Bahibasand, na którą też są organizowane dla turystów wycieczki, takie safari pustynne i
tutaj jak gdyby te domki, namioty, które mogą Państwo zobaczyć w zasadzie, są przygotowane dla turystów, dlatego że normalnie lokalni ludzie, wybierając się na pustynię, nie rozbijają takich namiotów, tylko śpią sobie na swoich takich, jakby to powiedzieć, plecionych, plastikowych matach, czy też zwykłych namiotach. Następne miejsce, które odwiedziłam, to jest miasto Sur, miasto portowe, bardzo ważne z takiego strategicznego punktu widzenia. Zarówno w dawnych czasach, przede wszystkim, gdzie przez Oman przebiegało mnóstwo szlaków handlowych, ale teraz aktualnie również, ponieważ w dalszym ciągu jest miastem portowym i wiele towarów tutaj przybywa. Można zaobserwować fajne graffiti i między innymi właśnie portret już nieżyjącego króla, ale króla, który był uwielbiany przez Omańczyków i za każdym razem, kiedy były jakieś święta czy urodziny, to Omańczycy prześcigiwali się w robieniu przyjemności, robieniu prezentów, jak i też zresztą firmy różne zagraniczne, które mają tam swoje siedziby. Tutaj kolejny taki obiekt, który tak jak mówiłam mnie interesował, czyli te olbrzymie ryby, których gdzieś tam nie miałam okazji nigdzie zobaczyć. Tu możemy zobaczyć połów tuńczyka. I z boku przykład tradycyjnych łodzi, które są wytwarzane właśnie lokalnie w Surze. Niektóre te łodzie mają nawet ponad 100 lat. Nie wiem, czy jeszcze pływają gdzieś daleko, ale na pobliskie połowy jak najbardziej tak. I te łodzie słyną z takiej solidności, wytrzymałości, są zamawiane przez różne firmy z innych krajów, więc nie tylko jak gdyby Omańczycy budują je dla siebie, ale również na zamówienie dla innych państw. Wiele rzeczy się tam robi wręcz ręcznie. Kolejna atrakcja na mojej drodze i coś też jakieś tam spełnienie moich marzeń, bo zawsze uwielbiałam oglądać filmiki z małymi żółwikami. Zawsze mnie to fascynowało, jak one się rodzą, potem biegną do morza, do wody, tą taką ich ścieżkę przetrwania, to tego typu atrakcje głównie można zobaczyć w rezerwacie Ras Al Jins, tak się nazywa to miejsce. Jest stosunkowo niedaleko właśnie Suru, czyli są to miejsca, które w zasadzie dwa parki, które są strzeżone i są pod ochroną, dlatego że tam między innymi, przepraszam, żółw szkarłatny składa swoje jaja. Głównie odbywa się to nocą, bo w ciągu dnia jest zbyt gorąco, dla żółwicy jest to olbrzymi wysiłek i no po prostu mogłaby nawet stracić życie, więc stara się złożyć jaja w nocy, jest to od 100, nawet ponad 100 składanych jaj, które ona zakopuje. Oczywiście jak gdyby dodatkowo tworzy też inne jamy, w których składa jaja w różnych miejscach po to, żeby chronić swoje potomstwo, żeby zapewnić, mieć tą gwarancję, że jakieś żółwiątka przetrwały, dlatego że sporo też drapieżników poluje, wykopuje i zjada te jaja. I tutaj właśnie mój kolega Khalid, z którym również jestem w dalszym ciągu w kontakcie, jest też zresztą między innymi przewodnikiem w sezonie. Jeśli w ogóle ma jakichś ludzi, to ich oprowadza i pokazuje właśnie takie fajne rzeczy, czyli te malutkie żółwiki, zabiera w takie miejsca. A tutaj włączę filmik, mam nadzieję, że się odpali, będzie można zobaczyć, jak żółwica składa jaja. Czy widać to, Asia? Tak, tak, ja wszystko widzę. Widać, tak? Tak, myślę, że jest widoczne. To jest pokazywany tył ogona żółwicy, po prostu w taki sposób się udało to skamerować. Także tak to wygląda. Ile jaj za jednym razem zazwyczaj składa taka żółwica? Nie usłyszałam, chyba mam coś wyciszone. Ile jaj składa? Ponad 100, może się zdarzyć, że nawet 200, ale zdarza się,
że one tam leżakują, te jaja leżakują w tych jamach 2 miesiące, po 2 miesiącach się wykluwają. I w trakcie, jak już się, w zasadzie w trakcie, jak już się wyklują i mają jeszcze jedno ważne zadanie, muszą dotrzeć do morza. Pomaga im w tym światło, światło, głównie światło księżyca, ale bardzo często jest taki problem, to nie jest tylko problem w przypadku tego rezerwatu, tylko ogólnie miejsc lęgowych żółwi na całym świecie, że czasami światło, które gdzieś tam dobiega z innej strony, jest dla nich omyłkowe i one idą po prostu w inną stronę, czyli zamiast w kierunku wody, to w przeciwną stronę i wtedy drapieżniki je zjadają, więc nie wiem, jak, na ile są wiarygodne statystyki, ale zdarza się tak, że na takie powiedzmy 100 jaj jeden żółwik przetrwa dorosłe życie, dlatego że nawet potem jak one pływają, to też padają łupem większych stworzeń wodnych. Po powrocie z Omanu też po jakimś czasie, jak już wspomniałam, ten Bliski Wschód tak mnie zainspirował, że ja z czasem zdecydowałam się na odwiedzenie kolejnych miejsc, między innymi Izraela i Jordanii. Teraz, no teraz to w zasadzie już w ogóle prawie wszyscy nigdzie nie jeździmy, ale jeszcze do niedawna pilotowałam wycieczki do Jordanii. I tak sobie realizowałam tą swoją taką pasję związaną z Bliskim Wschodem i też między innymi właśnie z Khalidem rozmawiałam, że być może moglibyśmy zorganizować coś razem, czyli ja zorganizowałabym jakąś kameralną grupę w Polsce, którą mogłabym zabrać, a on na miejscu by oprowadził, ale już jakoś nie doszło do finalizacji, może kiedyś w przyszłości. Dobrze, no tutaj to akurat tak to wygląda. Khalid na co dzień nosi też kandurę, ale jak jest mu za gorąco, to wtedy po prostu chodzi w koszulce i w spodenkach, jak widać. Tutaj kolejna atrakcja, która nazywa się Sinkhole, czyli po prostu dziura w ziemi po meteorycie. Tak się mówi. Ta dziura tutaj na zdjęciu wyżej podobno została pod wpływem meteorytu, jak spadł, wysadzona i łączą się tam dwa rodzaje wody. Słonej od morza i słodkiej z gór. One po stworzeniu takiego mikroklimatu wodnego dają świetne warunki właśnie takim małym rybkom, które często są wykorzystywane przy pedikurze naturalnym. Nie wiem, czy ktoś kiedyś miał okazję z tego korzystać. W każdym razie, jak się jest już w tym miejscu, w Sinkhole, to warto wejść chociażby nawet na brzeg, tylko po to, żeby te rybki nam zrobiły naturalny, świetny peeling ciała. Poza tym z tej perspektywy tego nie widać, bo zdjęcie tego nie oddaje, ale dziura jest dość głęboka, jest dość wysoko. Jest to dobre kilka metrów, woda jest głęboka i często lokalni ludzie sobie skaczą właśnie z tej wysokości do Sinkhole. Nawet mój kolega, poznany policjant Abdul, się śmieje zawsze, że mężczyźni zawsze wszyscy mają w krajach arabskich to samo imię. Abdul, Khalid, Mahomet. Także są takie najbardziej popularne. Ten mój kolega jest też fanem właśnie takich ekstremalnych, jak dla mnie, atrakcji i skakania do wody. Nawet na główkę. I tu ostatnia, już dobiegamy końca, słodka rzecz, czyli lokalny produkt hałwa. Hałwa omańska nie przypomina hałwy, tą, którą znamy z innych krajów, chociaż nawet, nie wiem, z Turcji, czy z Ukrainy, czy to, co kupujemy w sklepach. Jest to taka, jak gdyby, konsystencja galaretki, która jest wytwarzana również tak naprawdę, ma różny wygląd i skład w zależności od tego, czy użyjemy do tego cukru i to też zależy, czy jest to cukier biały, czy ciemny, czy na przykład użyjemy miodu i jakiego miodu. Oczywiście tylko hałwy z miodu są najdroższe, bo miód jest wszędzie na całym świecie drogi, a już w takich krajach pustynnych
nawet bym powiedziała, że potwornie drogi. Z Omanu przykładu nie podam, natomiast mogę podać przykład ceny za kilogram miodu w Amanie, to stolica Jordanii. To jest 250 zł, to jest taka średnia cena za kilogram miodu. Nie mają roślinności, więc też nie ma gdzie tego miodu po prostu robić. I to jest ich taki lokalny przysmak, są dodawane tutaj różne też, przede wszystkim pistacje, płatki róży, dodatkowo jakieś inne przyprawy jak kardamon. Ja mam też takie wrażenie i spostrzeżenie, że generalnie w krajach arabskich spożywa się bardzo dużo cukru, bardzo dużo słodyczy i często kobiety i mężczyźni cierpią na tą nadwagę, na tuszę. To w tych ich strojach jest wszystko ukrywane, ale niemniej jednak da się to po prostu zauważyć. Z boku jest właśnie przykład takiego czajniczka, który jest używany właśnie do podawania gchawy. Gchawa ma też odcień taki nieciemny jak nasza czarna kawa, którą my przyrządzamy, tylko bardziej taki mętny ze względu na ilość różnych przypraw, jak i też czasami dodawania mleka. Jeszcze innym takim przysmakiem, który tam spróbowałam, tylko nie wiem na ile, to już na 100% tego nie potwierdzę, podobno ma to nazwę kchawa dla odmiany. Jest to po prostu herbata z mlekiem, z takimi różnymi przyprawami. Przepisy te na sporządzanie tych napojów, czy nawet większości dań, przyszły tak naprawdę z Indii i w zasadzie w Emiratach Arabskich jest podobnie, bo z taką jedną z najbardziej znanych potraw często serwowano jest ryż z mięsem, z aromatycznymi ziołami, potrawa ta nazywa się biryani. I oczywiście każdy z krajów mówi, że jest to ich potrawa narodowa, ale myślę, że po prostu przyszła od sąsiadów i została zaadaptowana. To jest taki przykład, jak i wiele na całym świecie z adaptowaniem różnych produktów. Starałam się, słuchajcie, streścić z najważniejszymi informacjami, chociaż przygotowałam tego dużo więcej. Ale dziękuję serdecznie za uwagę, za wysłuchanie. Jeśli oczywiście są jakieś pytania, to zapraszam. Jeżeli nie ma pytań, to równie dobrze można też wysłać wiadomości i ja w wolnej chwili po prostu na nie odpiszę. Tak, to jest ten moment, kiedy można skorzystać z czatu naszego, w komentarzach zamieścić pytania albo inne reakcje, niekoniecznie w postaci pytań. Bardzo Ci, Asiu, dziękujemy. To jedno z takich spotkań, kiedy w dość dużych detalach mogliśmy się dowiedzieć o dalekich zakątkach naszego globu i myślę, że ta różnorodność w tych spotkaniach z cyklu Palcem po mapie jest dużym atutem i mam nadzieję, że zaciekawia Państwa. Na razie nie widzę, gdyby ktoś się zdecydował, chyba że ktoś chce po prostu się ujawnić, podłączyć kamerę i porozmawiać albo uruchomić swój mikrofon, to też jest taka możliwość. Wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam Cię zapytać o takie kulinarne doznania, jakieś zaskoczenia albo uniesienia, czy oprócz tych dań rodem z Indii, czy coś innego smacznego albo takiego, co by Cię zaskoczyło w jakiś sposób? Przepraszam, ja poproszę o takie trochę głośniejsze powtórzenie, bo ja mam chyba jakiś problem z mikrofonem i przyznam szczerze, że słabo słyszę, a teraz nie za bardzo mam chyba. Zaraz sobie spróbuję tu jakoś. Mikrofon może podgłośnić? No, mam nadzieję, że to nie u mnie. Pytałam Asiu jeszcze o jakieś kulinarne zaskoczenia albo coś, co jest oryginalne w stosunku do naszej kuchni bardzo. Coś oryginalnego w stosunku do naszej kuchni. W zasadzie, znaczy, staram się to ubrać jakoś w słowa odpowiednie, adekwatne, bo myślę, że jako tako nic mnie takiego nie zaskoczyło,
ale to pewnie dlatego, że będąc też wcześniej w innych podróżach, w innych miejscach, które również w przeszłości miały jakąś tam styczność, miałam okazję spróbować różnych rzeczy i tak, może inaczej, ta hałwa była dla mnie największym zaskoczeniem, bo jeśli chodzi o przysmaki arabskie, jakieś baklawy czy inne galaretki, tak zwane lokum, były mi już wcześniej znane, one są nawet dostępne u nas w sklepach, natomiast ta hałwa to było totalne zaskoczenie, ze względu na tą konsystencję, jak i też tak naprawdę na smak. Myślę, że też dla mnie było takim dużym zaskoczeniem. Na początku tak starałam się najważniejsze rzeczy powiedzieć, ale trochę też czas ten nasz gonił, bo wspomniałam o tym, że kobiety noszą się tradycyjnie i głównie noszą właśnie nikaby, abaje, czadory, w zależności od tego, jaki to jest forma wykroju i co zasłania różną ma nazwę. To też w zasadzie w tych centrach handlowych, czy to właśnie w Maskacie, czy w Dubaju, w toalecie, gdzie przebywały tylko i wyłącznie kobiety, miałam okazję w zasadzie zobaczyć je właśnie bez tych abai. I naprawdę to, jak te kobiety wyglądają, ten makijaż, te stroje, takie nieskazitelne, perfekcyjne, robi wrażenie. W zasadzie to nawet mogę powiedzieć, że zastanawiałam się, znaczy już teraz się nad tym nie zastanawiałam, jak one to robią, że ja po prostu cała jestem taka mokra, zgrzana od pomimo tego, że klimatyzowane pomieszczenia, ale mimo wszystko na zewnątrz, a one jednak ciągle takie zadbane, perfekcyjne, ale to jest po prostu kwestia specjalnych kosmetyków, które są gdzieś tam wytwarzane na Bliskim Wschodzie, w specjalnej technologii, które no, są odporne na takie różne rzeczy. Także z zaskoczeń jako takich, aż takich wielkich to nie było, no i ta wielkość tych ryb, które tam mogłam zobaczyć. Dzień dobry. No ja chciałam się zapytać o jakieś te niebezpieczeństwa. Wspomniała Pani tam o koledze policjancie, który w czymś tam Pani pomógł, ale jakoś tak nie rozwinęła Pani tematu. I też, że też się bała o Pani bezpieczeństwo, więc były jakieś takie przygody niebezpieczne? Znaczy, tak, wspomniałam o koledze policjancie, ale jak gdyby to już się jak gdyby w trakcie tej naszej rozmowy, zaznajamiania się wspólnego, jak powiedział mi, że jest policjantem. Natomiast nie było żadnej takiej sytuacji, w której się czułam niekomfortowo i niebezpiecznie, bo ci ludzie jak gdyby już po pierwszym takim kontakcie miałam takie uczucie takiej serdeczności z ich strony. Wręcz nawet co po niektórzy zapraszali mnie do siebie do domu, dawali numery telefonu na wypadek, gdyby coś się stało, to żeby ich poinformować i tak dalej. A sytuacja z kolegą była o tyle śmieszna, że ja po prostu z tym ciężkim plecakiem szłam przez to wadi, przez te wody i wydawało mi się, że już doszłam do tego miejsca, które jest niby tą atrakcją. Po czym spotkałam jego, jeszcze parę osób i on mi powiedział, że to nie jest główna atrakcja, że ta główna atrakcja to jest znacznie dalej i to jest właśnie ten wewnętrzny wodospad w jaskini, gdzie trzeba przez pod spodem, pod wodą wpłynąć i że może mnie tam zabrać. Więc tak się nawiązała ta relacja, spędziłam z nimi cały dzień na tych kąpielach, potem wieczorem jeszcze na posiłku lokalnym. W zasadzie do tej pory ten kontakt utrzymujemy i on nie jest może jakiś tam częsty, głównie z okazji jakichś tam urodzin czy też świąt. Co prawda ja nie jestem muzułmanką, ale zawsze jak się kończy Ramadan, to dostaję życzenia. Także tak to wygląda. A proszę powiedzieć, czy kobiety też korzystają z tych uroków kąpieli w chłodnej wodzie, czy nie? Czy z uwagi na to, że muszą być ubrane, zakryte, to nie? Tak, ale znaczy inaczej, turystki nie muszą w ogóle jak gdyby tego przestrzegać. Ja nawet później, jak już przedostałam się tak w głąb tego kanionu, gdzie również byli inni turyści, kąpałam się w stroju kąpielowym. Natomiast kobiety lokalne no po prostu muszą mieć zakryte ciało. Nie mogą jak gdyby obnażać dekoltu, nóg. Jest to zabronione. Wody w kieckach. Słucham? One do wody chodzą w kieckach.
Tak. Ja pamiętam takie widoki z Egiptu. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Asiu, czy to u Tak, Ciebie? bardzo Tak, dobrze Cię już słucha, teraz. Gosia, bardzo Pamiętam dobrze. z Egiptu takie sceny, kiedy my jako turyści byliśmy w kostiumach dwuczęściowych, najczęściej kobiety, a one w takich kombinezonach tylko ze szparkami na oczy, cały czarny, wiesz, taki Kasiu, kombinezon aż po kostki, że nic kompletnie nie wystawało spod tego. Trochę jak surfingowy taki kostium wyglądał. To ma jakąś nazwę. Zapomniałam teraz, jak to się dokładnie nazywa. Ale na przykład znowu czador to jest akurat taki strój dla kobiet w Iranie, czyli namiot wręcz. Zasłania wszystko. Oczywiście to takie kobiety, młode Iranki noszą płaszczyki przed kolano. Abaje to są takie bardziej luźno zarzucone, zarzucone jakby peleryny. Ale może się zdarzyć, że spod nich właśnie wystają też szpilki, czy właśnie jakieś leginsy, czy jakaś kolorowa sukienka. Nikaby to są właśnie te, które były pokazane głównie na zdjęciach. I abaje to są z takim jakby, jest jakby opaska zasłaniająca włosy i jeszcze dodatkowo taki jakby kaptur, coś takiego na tej zasadzie. I one oczywiście są też w zależności od zasobności portfela i też pozycji danej kobiety czy mężczyzny, wykonywane z różnych wysokiej jakości materiałów, jak chociażby nawet jedwab, z różnymi dodatkami, jakimiś wstawkami ze złota. Są tak naprawdę przede wszystkim projektowane przez znanych projektantów typu Versace czy Gucci, takich naprawdę topowych, bo po prostu rynek jest bardzo chłonny. Odkąd jak gdyby państwa się wzbogaciły, szczególnie to dotyczy Emiratów, jak ludzie sobie po prostu wynagradzają te lata życia na pustyni, w namiotach, bez dostępu nawet do wody, właśnie takimi dobrami, takimi luksusami, wręcz jak gdyby tym przepychem całym. Dubaj kiedyś był wioską, w której ludzie żyli z handlu perłami, a teraz taka metropolia. Choć dość to wszystko oryginalne, patrząc na sposób, w jaki to zostało, powstało, prawda? Że to wszystko sztuczne tak naprawdę, nie jest to naturalny wytwór jakiś. Nawet do tej pory jest całkiem sporo programów w telewizji, w których jak gdyby jest mnóstwo takich detali, na które szczerze mówiąc podczas prezentacji nie było na to czasu, żeby się wdawać w szczegóły, gdzie jakie piętra, co jest z czego zrobione, jaka firma robiła to, a jaka to, ale to jest naprawdę bardzo imponujące i bardzo ciekawe, jak wiele firm, jak wiele ludzi na różnych poziomach, z różnych krajów zostało po prostu zaangażowanych w funkcjonowanie tego kraju. No i jaki to też miało wpływ tak naprawdę na taką ogólnie codzienną rzeczywistość, że jest jak gdyby, są dwa różne po prostu światy. Czy mamy ostatnich kilka minut, czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Jakoś tak nie czytałam o tym, ale jest jakiś wiek, nie wiem, biologiczny czy metrykalny, kiedy dziewczynki zaczynają się ubierać już jak te kobiety, czyli w te stroje wszystkie? Podobno tak się mówi. To usłyszałam w iluś krajach. W Maroku, w Jordanii, że kiedy dziewczynka w zasadzie dostaje menstruacji, to od tego momentu zaczyna już być kobietą i już ma obowiązek zakładania w miejsca publiczne zasłonę na głowę i też nosi takie luźniejsze stroje. Unikania też jak gdyby przebywania z mężczyznami i w zasadzie generalnie kobiety mają tak zorganizowany czas, że miejsce spotkań takich towarzyskich odbywają się osobno w tak zwanych marżaliasach. Są takie pomieszczenia specjalne, gdzie oni spotykają się na kawki, obiadki czy jakieś inne rzeczy, a mężczyźni osobno. Czy I spotka na przykład to już nie było tak w Omanie, ale taką sytuację miałam w Maroku. Kiedyś też jeden w zasadzie z takich gospodarzy,
który został nam polecony przez innego naszego znajomego. Mieszkaliśmy tam u niego kilka dni i wyglądało to w ten sposób, że on jako gospodarz spędzał z nami czas, jadł posiłki, ale już córka i żona tylko przygotowywali te posiłki, ale już nie uczestniczyli jak gdyby w tym spotkaniu, w tym posiedzeniu, pomimo tego, że ja tam byłam i jak gdyby według mnie mogły dołączyć, ale te ich obyczaje, kultura po prostu nie pozwalały na to. I zwróciłam też na to uwagę, że kobiety tak naprawdę, znaczy z jednej strony, no tak, można tak powiedzieć, że według nas Europejczyków, czy też krajów bardziej rozwiniętych w innych częściach świata jest to postrzegane, że one są ograniczone, mają jakieś ograniczenia w funkcjonowaniu, ale też mają wiele po prostu takich przywilejów. Ja myślę sobie, że przede wszystkim są bardziej praktyczne i bardziej przewidywalne, chociażby nawet przy wychodzeniu za mąż, planowaniu takiego małżeństwa, że to jest dobrze przemyślane. W sensie jak gdyby zgromadzenia tego machru, czyli tych podarunku, tego zabezpieczenia. Jak gdyby w naszej kulturze się często, gęsto o tym nie myśli, no i tak różnie to się po prostu kończy. Ale w przypadku muzułmanek, jeśli mężczyzna chce się rozwieść, to może to zrobić bez problemu i w zasadzie nie ma żadnych rozpraw sądowych, żadnych takich instytucji, w których są te sprawy procesowane. Po prostu on to orzeka i to się dzieje i może to się odbyć nawet bez jej zgody i poszukać sobie innej kobiety na żonę, ale jeśli ona chce się rozwieść, to już przebiega to w zupełnie inny sposób i przede wszystkim zostaje już bez niczego. Nie dostaje żadnego majątku, dzieci również są zabrane kobiecie, dlatego że w tym prawie jest tak, w tej kulturze, że dzieci należą do mężczyzny. Bo jak gdyby kobieta jest postrzegana jako nie jednostka indywidualna, ale jako Boże, nie chciałabym użyć złego słowa, ale bardziej jako grupa, która po prostu ma jakąś rolę do spełnienia w społeczeństwie. I przede wszystkim musi się kierować właśnie dobrem rodziny, dobrem dzieci. A powiedz w tej kwestii aranżowania małżeństw, czy istnieje możliwość odmówienia ze strony kobiety, czy to wymaga posłuszeństwa wobec ojca, tak jak mówiłaś, że najpierw jakby tę opiekę sprawuje ojciec, później przejmuje ją mąż? Trudno mi jest tak powiedzieć tak jednoznacznie i zająć jakieś stanowisko, bo jak gdyby idąc za tym, co tradycja im nakazuje, to teoretycznie nie może odmówić, bo jest to jak gdyby dla dobra ogółu zaaranżowane i ma się odbyć, ale praktyki w różnych krajach muzułmańskich pokazują zupełnie coś innego, że takie sytuacje jak najbardziej się zdarzają, że one odmawiają, a szczególnie te kobiety, które są wykształcone, pracują, nie chcą mieć dzieci bardzo często, nie chcą pełnić roli matki. I w takich sytuacjach też się zdarza także i oczywiście dochodzi też do tych rozwodów, bo tak jak ja zauważyłam, generalizując, na świecie jak gdyby dokonują się stale jakieś transformacje, zmienia się wszędzie ta mentalność i wiele rzeczy przestają już jak gdyby mieć te racje bytu takie związane ściśle z tradycją. Chociażby nawet myślę, że nasz kraj też jest dobrym tego przykładem. Jak Polki funkcjonowały jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a jak funkcjonują teraz. To prawda. Dobrze, będziemy kończyć, żeby nas nie rozłączyło w sposób okrutny. Asiu, jeszcze raz dziękuję. Twoje wystąpienie, twoja opowieść o Bliskim Wschodzie kończy na ten rok nasze spotkania z cyklu Palcem po mapie. Głęboko wierzę, że będą kontynuowane i zrobię wszystko, żeby tak było. I co? Świetnie. I z kolei, ponieważ już mamy grudzień i taki klimat świąteczny, a mam okazję bezpośrednio się zwrócić jako pracownik Zamojskiego Domu Kultury, to życzę wszystkim spokoju, cudownych świąt i żeby ten przyszły rok był dla nas wszystkich lepszy, łagodniejszy niż obecny.
Ja Zdrowia. również Wszystko. dziękuję za zaproszenie, za możliwość zaprezentowania chociażby nawet namiastki tej zgromadzonej wiedzy i tych doświadczeń, podzielenia się tym doświadczeniem. I przede wszystkim też chcę życzyć wszystkim zdrowych, rodzinnych, spokojnych świąt i nowego roku, dużo lepszego niż ten, który mieliśmy teraz, z nowymi, lepszymi perspektywami. I możliwościami podróżowania. Tak, dokładnie. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Wzajemnie. serdecznie.